serdecznie wszystkich zgromadzonych przed ekranami komputerów, laptopów i innych mediów. Nazywam się Mikiciuk Katarzyna i zapraszam do kolejnego odcinka Gotuj z Perkowicami. Dzisiaj mamy w swojej pracowni znamienitych gości. Witamy pana zastępcę, pana wójta Adama Olesiejuka. Dzień dobry. Sekretarz gminy panią Grażynę Majewską. Dzień dobry. I naszego skarbnika gminy Krzysztofa Radzikowskiego. Dzień dobry. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się polędwiczką wieprzową. Mamy ciekawy przepis na polędwiczkę w sosie kurkowym z dodatkiem surówki z marchewki. Do przygotowania dzisiejszej potrawy użyjemy polędwiczki wieprzowe, masło klarowane, świeżo zebrane kurki, śmietankę, bulion drobiowy, warzywa na surówkę, marchewkę, chrzan i jabłuszko oraz dodatki: cebulkę, czosnek, bazylię, koperek, świeżo tłuczony pieprz i sól. Przystępujemy do przygotowania mięsa. Nasze polędwiczki wieprzowe muszą być dobrej jakości, najlepiej kupowane w sprawdzonym sklepie lub od sprawdzonego hodowcy. Należy je oczyścić z tych plew, błon, żeby nam ładnie wyglądały i później fajnie smakowały. Także tutaj tym zajmują się pan Adam i pani Grażynka. Nasze piękne zebrane kurki umyje i oczyści pan Krzysztof. Proszę. Kroimy na plastry grubości tak centymetr do półtora. Bardzo fajnie można właśnie pozbyć się tej plewy, krojąc polędwicę podobnie jak kroimy słoninkę, oddzielając od niej skórkę. Tu proszę spojrzeć, pan Adam w prawo ma, więc pracował przy tym nieraz. Jak mamy pokrojoną polędwiczkę, należy ją delikatnie roztłuc, najlepiej tłuczkiem, ale mięso jest tak mięciutkie, że można spokojnie włożyć. W ten sposób. I jeżeli zrobimy taką czynność, doprawiamy ją solą i pieprzem. I smażymy. Układamy je w miseczce, przysypując solą i pieprzem, doprawiając do smaku. Aby nasze polędwiczki miały piękny aromat i ładnie się wysmażyły, używamy do tego masła klarowanego. Dlatego, że masło ma tę wysoką temperaturę dymienia do 250 stopni. Jeżeli nie mamy takiego masła, możemy użyć zwykłego, ale wtedy należy dodać troszkę oleju, wtedy ono się nie będzie tak dymiło i można spokojnie smażyć. Także dokładamy na patelnię rozgrzaną, czekamy aż się nam rozpuści i będziemy wykładać na to przygotowane, zapeklowane nasze polędwiczki. Przystępujemy do smażenia polędwiczek. Pamiętajmy, aby polędwiczki układać na silnie rozgrzanym tłuszczu, tak aby szybko zamknęły się pory i sam cały sok, cały aromat polędwiczki został w środku. Smażymy z dwóch stron na złoty kolor. Chwilę, no dosłownie chwilę, po czym będziemy układać to na blaszce wyłożonym papierem i upieczemy w piekarniku. Część ekipy pięknie nam pracuje przy polędwiczkach, a my z panem Adamem zajmiemy się przygotowaniem produktów do naszego sosu kurkowego. Kurkę kroimy w drobną kosteczkę. Później należy ją podsmażyć też na maśle klarowanym. Proszę nie płakać, klatronkę trzeba włożyć do ust, tylko nie jeść, proszę. Proszę bardzo, i trzymać i teraz kroić. Nie bardzo mogę, bo mi pole widzenia zawęża. Dobrze, to się trzeba jakieś głowę przechylić. No nie, ale prawie bardzo dobrze.
weźmiemy tą cebulę drobno pokrojoną, będziemy przesmażali na klarowanym maśle. Później jak już na złoty kolor podsmażymy, dodamy kurki. I te kurki podlejemy rosołem drobiowym i poddusimy tak ze 20 minut, żeby te kurki trochę zmiękły. Chociaż one i tak twarde, bo to jest taki grzyb, że on nigdy nie będzie rozgotowany, czy to będzie twardy. A pani Grażynka obiera marchew, bo do tych naszych polędwiczek podamy surówkę z marchwi, chrzanu i jabłka. I to doprawimy śmietaną. Właśnie. Teraz kurki lejemy sokiem z cytryny, żeby one nam nie szczerniały podczas przygotowywania soku. Będą zachowają żółty kolor. Teraz polędwiczki już podsmażyliśmy na złoty kolor i jeszcze je dopieczemy w piekarniku. Tylko mamy to już poukładane, teraz na wierzch. Po troszeczkę dodamy masła, żeby nam nie wyschły, tylko żeby się dobrze tak udusiły, żeby były miękkie i delikatne. I teraz stawiamy je do pieca na 20 minut. Żeby się tak podnosiły, żeby nie były suche. Dobrze. 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 Przystępujemy do smażenia naszej cebulki pokrojonej w drobną krosteczkę. Cebulka powinna się zeszklić i delikatnie poddusić. No, teraz robimy sos do polędwiczek. Ten sos grzybowy, to jako główny taki smak, to będą dawały te kurki. I do niego nie trzeba dużo przypraw, tylko damy tutaj sól, zmielony pieprz, grubo zmielony pieprz, a już na koniec damy tylko koper i bazylię. Bo samo mięso polędwiczki, to ono jest bardzo delikatniutkie. Jak damy dużo przypraw, to po prostu zabije smak mięsa. I dlatego ten sos musi być taki maślano-śmietankowy, bo to też na śmietanie 30. Do duszenia tych kurek wlewamy bulion drobiowy. Może być bulion warzywny, kto tam jaki ma i jaki lubi. I teraz powinniśmy tyle to dusić, aż ten bulion wyparuje. Czyli redukujemy. Na tym stanowisku przygotowywana jest z łzami w oczach właśnie surówka z marchewki. Nasi goście pięknie trą chrzan. Poświęcają się dla naszej potrawy, ale jednak świeżo starty chrzan dodany do surówki nie zastąpi żaden inny. Ze słoiczka. Już mamy starte wszystkie składniki, a mianowicie marchewkę, jabłko i chrzan. Przystępujemy do doprawienia naszej surówki. Należy ją delikatnie osłodzić, dodać kilka łyżeczek, dwie wystarczy cukru, do smaku soli. Myślę, że na razie starczy, nie można szaleć z przyprawami. Lepiej ostrożnie po trochę, niż od razu za dużo. Trochę pieprzu. I gęstą, kwaśną śmietanę. Składniki łączymy ze sobą, mieszając. Miska czy marchewka? Wszystko razem. Przed wlaniem śmietany do sosu hartujemy tą śmietanę. Do gorącego płynu wlewamy zimną śmietanę i mieszamy. Chociaż dobra śmietana 30 nie powinna się zważyć, nawet bez hartowania. Dolewamy teraz śmietanę, wlewamy do sosu. I znów odparwujemy tą śmietanę. Powinno się zrobić taki gęsty sos. Potem wczytujemy, zobaczymy.
O, i to trochę taki, zmieni troszeczkę kolor, taki kremowy powinien być, nie biały jak śmietana, ale to trzeba trochę poczekać, żeby się odprowadził. I na końcu jeszcze potem dodamy koper i może bazylii troszkę. I sól, pieprz do smaku. I sól, pieprz do smaku, ale to już jak odparujemy tę śmietanę, zaraz zobaczymy, może jeszcze potem dolejemy trochę. Ukroiłam koper i pietruszkę i wrzucam do kurek. No i teraz mieszamy, panie wójcie. Ładnie, ładnie, proszę. Bardzo proszę, wedle życzenia. Rewelacja. Jeżeli smakuje tak samo jak pachnie, to będziemy mieli ucztę. Polędwiczki mamy pięknie wypieczone. Sos już gotowy, także przystępujemy do podania naszej potrawy. Podamy ją z ziemniakami, z koperkiem i z pyszną surówką, którą przygotowywaliśmy we łzach wszyscy.